Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 242. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 147, werset od 12 do 20. Chwal Jerozolimo Pana, chwal Boga Twego Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom, nasyca Ciebie najczystszą pszenicą. Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo. On daje śnieg niby wełnę, a szron jak popiół rozsiewa. Ciska swój grat jak okruchy chleba, od jego mrozu ścinają się wody. Posyła słowo swoje i każe im tajać. Każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody. Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Żadnemu narodowi tak nie uczynił, o swoich wyrokach ich nie pouczył. Alleluja. Dziś rozpoczynamy lekturę księgi mądrości. W rozdziałach od pierwszego do trzeciego ukazana jest mądrość jako klucz do prawdziwego życia w zgodzie z Bogiem. Teksty te podkreślają wartość bojaźni Bożej jako początku mądrości i ukazują, że mądrość prowadzi do życia sprawiedliwego i pełnego pokoju. Porusza także temat śmierci sprawiedliwych i ich nagrody, podkreślając, że mądrość chroni i prowadzi ku życiu wiecznemu. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy, myślcie o panu właściwie i szukajcie go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty duch uczący karności ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary, ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka, Albowiem duch pański wypełnił zamieszkaną ziemię. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Zatem nie ukryje się żaden z mówiących niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o Jego słowach ku potępieniu nieprawych Jego czynów. Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego. I pomruk szemrań nie pozostaje ukryty. Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy, bo iskryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe gubią duszę. Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby przez czyny swych rąk, bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania odchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Występni zaś ściągają śmierć na siebie czynem i słowem. Marnieją, uważając ją za przyjaciółkę i zawierają z nią przymierze. Zasługują bowiem na to, aby do niej należeć. Mylnie więc rozumując, mówili sobie: Nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieka, i nie wiadomo, by ktoś wrócił z otchłani. Urodziliśmy się niespodzianie, i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. Dech w nozdrzach naszych, jak dym, myśl, jak iskierka z uderzeń serca naszego. Gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch się rozpłynie, jak niestałe powietrze. Imię nasze z czasem pójdzie w niepamięć, i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jak ślady po obłoku, i rozwieje się jak mgła ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita. Czas nasz jak cień przemija. Śmierć nasza nie zna odwrotu. Pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca. Dalej więc: korzystajmy z tego, co dobre. Używajmy świata skwapliwie, jak w młodości. Upajajmy się winem wybornym i wonnościami i niech nam nie umkną wiosenne kwiaty. Uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną. Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli. Wszędzie zostawmy ślady uciechy, bo to nasz dział, nasze dziedzictwo. Udręczmy sprawiedliwego biedaka. Nie oszczędźmy wdowy, ani sędziwej siwizny starca nie uczcijmy. Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość. I nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych zamysłów. Bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od pana, nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród. Błogosławiona, niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała grzesznego współżycia w czas nawiedzenia dusz, wyda plon. I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością, ani nic złego nie myślał przeciw Bogu, za wierność otrzymał łaskę szczególną i dział milszy w świątyni pańskiej. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków i korzeń mądrości niezniszczalny. Dzieci zaś cudzołożników nie osiągną celu. Zniknie potomstwo nieprawego łoża. Jeśli nawet żyć będą długo, za nic będą uważani, i w końcu niechlubna będzie ich starość. A jeśli wcześniej pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w dzień sądu, bo straszny jest kres plemienia grzesznego. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 1 do 17 ukazuje, że w Chrystusie Jezusie nie ma już potępienia dla tych, którzy żyją według ducha, a nie według ciała. Paweł tłumaczy, że Duch Święty daje życie i uwalnia od grzechu oraz śmierci, a także przywraca dziecięcą więź z Bogiem, czyniąc wierzących dziedzicami Bożymi i współdziedzicami z Chrystusem. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna Swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać, abba, ojcze! Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.